proszę się przedstawić. Bogusław Dolata. Skąd Państwo jesteście? Przyjechaliśmy z Legnicy. Ja jestem rodowitym legniczaninem. Moja żona Agnieszka jest Wałbrzyszanką, ale od 30 lat poza Wałbrzychem. Wcześniej mieszkaliśmy w Legnicy na ulicy Ryja i ulicy Chojnowskiej. Czym szczególnie zachwyciła wieś? No, wieś o takim swoistym, naturalnym uroku. Naturalne położenie. Wtedy, jak pierwszy raz zobaczyliśmy w zimie, w pięknej zimowej szacie, tak wioska, od razu taki, czuło się jakiś taki, nie wiem, sentyment. No, tak nam zaskoczyło, a wiosna i lato to tylko to potwierdziła, bo w innych kolorach i na chwilę obecną, to nie wiem, czy wyprzedzam myśli, ale nie mam ochoty szukać innego miejsca. A czy mogą Państwo powiedzieć, od kiedy mieszkacie? Od lipca 2010 roku. Czy były brane jakieś inne ciekawe miejsca pod uwagę? Znaczy, oglądaliśmy miejsce, bo też szukaliśmy bobrów, ale tam nam mówili, że niedługo będzie obwodnica S3. I temat padł od razu w zaraniu. Nie było sensu w tym miejscu. I jeszcze jedna działka na terenie poza Legnicą, ale tam żona szukała takiego całkowitego spokoju, a tam było chyba za dużo hałasu. A co jest ciekawego w naszej wsi? Samo położenie tej wioski, sam ten wjazd w dół. No w ogóle... Okay. Jest to jedna z ładniejszych wsi, jakie widziałem. Zainteresowało mnie to. Miło słyszeć. Ciekawe miejsce. No a tym bardziej, że zostaliśmy na dzień dobry albo na drugi dzień dobry od razu tutaj serdecznie przyjęci. Okazało się, że mamy troszkę wspólnych znajomych i ci, którzy tu w Gierałtowcu mieszkają. No i tak się potoczyło. Tak się potoczyło. I tak się potoczyło. Spytam się jeszcze, co szczególnie zwróciło uwagę. Z tego, co Pan mówił, to położenie, tak? Tak, położenie. Położenie ciekawe, to skrzyżowanie, fajny park, szkoła tutaj, tym bardziej, że wiedzieliśmy, w którym miejscu będziemy mieszkać. Naprawdę ciekawe miejsce. No a poza tym bliskość tej przyrody, to taka przede wszystkim dominująca. Jeżeli mogę spytać, jacy są mieszkańcy, może Pan powie? Za krótko chyba tu jeszcze mieszkam, żeby oceniać, ale no tak wszędzie, różni są. Jedni są otwarci, inni są tacy bardziej skryci, zamknięci. No generalnie żadnych tu wrogo nastawionych jeszcze nie spotkałem. Ale to taki typowy przekrój. No. Jedni bardziej smutni, weseli, no to może z jakimś, nie wiem, z innymi ekonomicznymi czynnikami się wiąże, ale no taki przekrój ludzi jak wszędzie się spotyka. A jakie są wrażenia po zamieszkaniu tutaj, po już paru latach mieszkania? No tak, jak powiedziałem na wstępie, no w tej chwili, na chwilę obecną, jeżeli nic by jakiegoś ważnego się nie zdarzyło, istotnego w naszym wspólnym życiu, to nie chcielibyśmy zmieniać tego miejsca, bo to miejsce przynajmniej dla mnie jest taką oazą, w tej chwili oazą spokoju. Odpoczynkiem po pracy. Takim dobrym odpoczynkiem po pracy. A czym się zajmujecie, jeżeli można spytać? No oboje z małżonką jesteśmy nauczycielami, oboje jesteśmy WF-istami. Żona 30 lat pracuje w zawodzie, 32, przepraszam, dokładnie. Ja rozpocząłem już 38 rok pracy, także to trochę już tego... Trochę jest. Trochę już tak. Jest. No i być może to jest takie właśnie lekarstwo. Ta gierałtowska cisza, ten gierałtowski spokój na wszystkie stresy tak? I emocje. Faktycznie tak? Tak. Rzeczywiście. Dziękuję za przeprowadzony wywiad i za udzielone informacje.